No dobra, turbinka ostygła. Cześć wszystkim. Pierwsza jazda za mną. Pewnie pytania, jaka jest różnica między moim wcześniejszym a tym. No ten jest inny. Trzeba przyznać, ten jest inny, bardziej komfortowy. Także ci, co tak mówili, mają, mają rację. No ale przede wszystkim jest zwinny. Jednak ta krótka wersja robi. Tak sobie pomanewrować, fajnie pojeździć. Dopiero się go uczę. Dużo wam na razie nie mogę powiedzieć na jego temat, bo wiele jeszcze nie wiem. Tutaj te przełączników jest sporo. Niby to jest do ogarnięcia dla młodego faceta, ale jeszcze chwilkę trzeba spędzić. Ile ja tam nie przejechałem? Dobra. A teraz jak to się robi? O, właśnie widzicie. No to nawet to, że nie do końca jeszcze wiem, jak go się odpala nawet. 24,5 km. Świeżynka. A dzisiaj pojeździmy trochę. Myślę, że zrobię 70-80. Chciałem zobaczyć jeszcze jego spalanie na dotarciu. Pewnie dosyć spore, ale to już nieważne. No i co? No perełka jest. Tłumiczki robią robotę. Głośny. Trochę w uszach dudni, jak się jedzie, ale na pewno się przyzwyczaję, bo pamiętam, jak dominatora założyłem do CF-ki, to też dudniło, a za 3 dni już nie dudniło, także tutaj też się przyzwyczaję. Pięknie chodzi. Wygodny. Chyba szybki, nie wiem, na razie tam 50-60 na godzinę sobie nie jeżdżę. Jedni mówią, żeby powoli, drudzy mówią, że można szybciej, a ja tak się wypośrodkuję. Ale naprawdę kawał fajnej maszyny. Pozycja za kierownicą jest idealna. Tak jak do CF-ki bym porównał, bo w CF-ce jest fajnie, tylko że w CF-ce zawsze był taki moment, tak jakby człowiek leciał naprzód nim. A tutaj się siedzi w takiej pozycji troszeczkę właśnie takiej harlejowatej, nawet bym powiedział. No i tutaj Patrykowi muszę przyznać rację. Patryk, siedzisko kanamowskie, bardzo wygodne. Na moją dupkę super. Myślę, że kilometry spokojnie można takim sprzętem pokonywać bez jakichś tam większych problemów. Może go odpalimy. Ale głośno. Głośno jest naprawdę. Nie wszyscy pewnie będą zadowoleni. Na N-kę. Nie wiem, czy z hamulcem, czy bez, ale ja przyliczone są. Dobra. No pięknie chodzi. Jeszcze z niego śmierdzi. Metalem takim ciepłym. Fajnie. Wypala się wszystko. Coś tam sobie poprzełączać, ale ja naprawdę nie chcę wprowadzać was w błąd. Zgasimy sobie. Nie chcę wprowadzać was w błąd, bo muszę go obcykać sobie, no. Tutaj tymi bajerami się pobawić, jakieś menu, nie menu, tam niby wchodziło na początku, ale dzisiaj jest trochę chłodno. Na tych kilometrów jeszcze dużo przede mną. Kluczyk jest śmieszny. I zgubić można. Trzeba się przyzwyczaić do tej zrywki. Tak to fajnie, bardzo przyjemna, mówię, pozycja. Myślałem, że cały ten snorkel będzie troszeczkę przeszkadzał, że widoczność jest słaba, ale jestem dosyć wysoki i wszystko widzę. Super, uchwycić do telefonu sobie od razu tak samo zamontowałem, jest fajne miejsce, nie przeszkadza. Grzane manetki też wygodne. To są akurat oryginalne kanamowskie, tutaj mamy z takim przyciskiem, zaraz wam pokażę. Weźmiemy go sobie, no tak, dobra. Grzane manetki, to są jakieś nowe grzane manetki. I wiecie co? Tu się naciska i tu nam pokazuje. Oddzielnie na lewą stronę jest grzanie manetek, a po prawej stronie pokazuje nam grzanie kciuka. I można sobie, nie wiem, ustawiać, nie wiem, czy to jest ustawianie, że to oddzielnie można. Na razie idzie to skala tak... Jedna i druga strona
identycznie, tym też się jeszcze pobawię. Grzeją, grzeją fajnie. Widoczność w lusterkach też jest super. Lusterek bym nie zmieniał, tam niektórzy mają takie te małe oczka, ale mi się wydaje, że chyba takie lusterko standardowe powinno być w ogóle w każdym układzie, nie tylko w tym. Tak jak w CF-ce było takie, w Kimco miałem takie i to też jest, tak powinno być, nie? Co dla mnie jest trochę niewygodne w rękawiczkach, to na pewno kierunki. W CF-ce wygodniej. Tutaj można się troszkę tam pogubić. Ciężko jest później tym wrócić. CF-ką się naciskało, tym trzeba wrócić do środka. A tam wystarczyło sobie odbić, wciskając i on wracał, nie? Wyciągarkę. O, wyciągarkę wam powiem, jak z wyciągarką. Kolega, ten co mi sprzedawał, Kamil, pozdrawiam cię. Od tych kładów z Łukowa. Zaproponował mi Husara. 3,5 mocy. No i nawet mam. I to też będę teraz na świeżo testował, bo też nie testowałem, słuchajcie. Pilot. Mam do niej pilot. A jak to działa? To nie wiem. Teraz nie działa. A nawet nie wiem, kiedy ona powinna zadziałać i coś powinna, czy coś powinna pokazać. A tak zadziała? Dobra. Tak zadziałała. Ale tak nie działa. Chyba, że coś tu trzeba w niej przestawić. No widzicie, no muszę poznać ten sprzęt, to wszystko, bo to dla mnie to takie bajery to nie na co dzień były. Ale dobra, wyciągarka na razie najważniejsza. Kanamy podobno się nie kopią. To też będziemy testować. Teraz zobaczcie światełka. Piękne ma światełka. I ładnie świecą. Trochę krótko. Te takie mijania trochę krótko świecą, tam wczoraj żeśmy patrzyli wieczorem, ale długie już świecą ładnie, ale w Kudżeju świecą dużo lepiej. W Kudżeju świecą dużo lepiej. Tak, to fajny sprzęt. Trzeba pojeździć, się pouczyć i ten. O, tu wam pokażę bajer. Zobaczcie, tego nie dodali, a powinni. Sam se wykombinowałem, bo przy każdym otwieraniu od razu lata ten zamek. On się wypina tutaj, te bolczyki wypinają się z tych uszu i niestety za każdym razem to się zamknie, on się zaraz wyłamuje. Dlatego tutaj mam opatentowane już i trzeba sobie na razie tak poradzić, bo tam wożę też baterie od kamery, to wszystko by tak wypadło, nie daj Boże, to trochę szkoda pieniędzy później. To tylko, tutaj mamy mankament. Dla mnie mankamencik jeszcze tego, może to jest plus, dla mnie jest minus, to wszystkie te osłonki takie, jak to, podobno dobrze, jak to wszystko się rusza. Dla mnie niedobrze, bo w CF-ce miałem wszystko ładnie spięte, i prawie 6000 km, tam nic się nie wyłamało, nic się nie pokazało. A tutaj to niestety, zobaczcie, takie jest, bo jest. Reszta w porządku. Oponka dobra, jeżdżę na takiej, na CF-ce też. Także terakrosik super. Bedloczki, no to tam są, jakby nie było, to by nie było. To mi nie przeszkadza, że są. No i na razie tyle. Myślę, że coś więcej ogram, jak zrobię trochę więcej kilometrów. Chwilę teraz jeszcze pojeżdżę, ponagrywam, jak to chodzi, także zapraszam na dalszą część filmu. I dziękuję wam, że no sporo ludzi mi pogratulowało. Nie spodziewałem się takiego odzewu pozytywnego przede wszystkim, więc bardzo wam dziękuję za miłe słowa. I ten projekt był chyba warty nawet tego, że podoba się też tym, co mnie oglądają. Bardzo dziękuję. Widzimy się zaraz w trasie. Dobra, no i jeszcze co? Trzeba się nauczyć z niego schodzić, bo cały czas jak schodzę, to uderzam tutaj o ten zderzak, o ten błotnik.
z lewej strony. Muszę się nauczyć w dłuższej wersji. Nie zaczepiałem, tutaj zaczepiam. Muszę zacząć się gimnastykować bardziej. Ładnie pan. Drogi. Tutaj mamy taką piękną trasę. Tu zawsze woda stoi. W zimę, na wiosnę. No to są takie nasze błota. Chciałem, żeby się poukładało to wszystko, ale słychać go trochę. Takie niby szybko nie jechałem, bo CF-ką bym jechał szybciej ze względu tutaj na dotarcie, ale kurczę, no słucha się ten kład naprawdę, jest fajnie. Jak się jeszcze nie będzie od razu psuł, no to będzie bajka, nie? Bo wiadomo, jak z tymi gwarancjami, z tym wszystkim jest, a tu trzeba jeździć, no kłada kupować po to, żeby tylko go robić, na to nie ma czasu, słuchajcie. To trzeba jeździć, ogrywać, nagrywać, serwisować sobie tam w środku tygodnia, jak coś tam małego pierdyknie, ale tak, żeby jeździć, wozić go na lawetach i ileś tam czekać na niego, bo może zrobią, może nie zrobią. Nie dla mnie. Gasimy go. Dobrze, cały czas się go człowiek na razie będzie uczył. Poprawcie mnie, jak coś może tam, może podpowiedzcie mi. A z tą wyciągarką, tak myślę, że może nie mam baterii w pilocie. No nie sprawdzałem, tak wziąłem go w kieszeń tylko. No ładny sprzęt. Tylko że bez R. Tutaj można nalepkę sobie taką zrobić, R-kę, albo namalować flamastrem. Będzie R-ka. Nie no, żartuję, wiadomo, że tego nie zrobię. Ale fajne, jak poszerzony jest, w ogóle inaczej wygląda. W oryginale taki wąziutki był. A teraz taki powinien być. A tutaj mamy żądzę. Tutaj ona też wylewa spokojnie, tak z 1,5 metra się do góry się podnosi. I tamte wszystkie tereny, gdzie jechałem, teraz to wszystko jest w wodzie na wiosnę i w zimę. I tam się topimy, tam jeździmy pod warunkiem, że nie jest za głęboko, bo wody jest gdzieś potąd czasami. To też piękna miejscóweczka jest.
Tu się przyjeżdża z dziećmi. W lato się ludzie kąpią. W zimę czasami na ogniska. Tutaj ludzie przyjeżdżają. Też jest fajny, spokojny teren. Ale słychać w oddali strzelnicę. Ludzie podobno tutaj narzekają na tą strzelnicę. Ci, co wszyscy w okolicy tu mieszkają. No i nie dziwię się, bo ja jestem dosyć daleko od niej, a ją słyszę. Ale kład też nie jest cichy. Też ludzie słyszą. Też się niektórzy denerwują. No i chyba to by było na tyle. Nic więcej nie mogę powiedzieć, bo nie chcę gafy pierdyknąć. Bo mówię, nie znam tego sprzętu. Na temat CF-ki mogę gadać i gadać. Na temat tego to tylko to, że jest bardzo fajne. Na razie te pierwsze wrażenie, pierwsze 35 km jest naprawdę, naprawdę super. A później zobaczymy. No mam nadzieję, że do jutra dojeżdżę. Nie o to chodzi, że się coś popsuje, tylko po prostu jutro już chciałbym wymienić olej, czyli zrobić te 150-170 km. Może się uda. Najgorsza ta pogoda, że jest zimno i samemu się nie chce jeździć. Z kimś, no ale wszyscy chłopacy akurat pracują. Ja na urlopie. 2 dni sobie urlopu wziąłem po to właśnie, żeby poświęcić trochę czasu na ten sprzęt. A u mnie też w pracy jest tak, że urlopów ogólnie nie ma. Jest wtedy, kiedy nie ma pracy, a jak jest praca, to trzeba pracować. Pozdrawiam Was bardzo. Widzimy się na pewno w niedzielę. W niedzielę będzie film z rajdu, bo w sobotę jedziemy na rajd i na premierę nowych kładów. A premiera to będzie, nie powinienem mówić, ale dobra, powiem, nowego Gimco i nowego QJ Motor SFA 600. I tak dostaliśmy zaproszenie właśnie, żeby przyjechać, zobaczyć, co to są za sprzęty i wziąć udział w rajdach. Jedziemy swoimi sprzętami, jest coś tam podobno do wygrania. Nam bardzo nie zależy, bardziej mi zależy na tym, żeby troszeczkę zmienić miejsce, poznać może jakichś ciekawych ludzi. No i zobaczymy. W niedzielę na pewno będzie z tego film. Także wszystkiego dobrego, zdrówka i do zobaczenia.